Witaniu w Romanowie. Chciałem podziękować przede wszystkim za to, że przyjęliście Państwo tutaj zaproszenie dzisiejszego popołudnia do Romanowa, że możemy się wspólnie spotkać i możemy wspólnie wziąć udział w tej akcji dotyczącej Narodowego Czytania, akcji, która jest już w Polsce organizowana od 2012 roku, ja później jeszcze kilka zdań na ten temat powiem. Dziękuję Państwu serdecznie za przyjęcie zaproszenia i wcielenie się w postaci utworu Kodem Juliusza Słowackiego. No myślę, że Romanów jest takim dobrym miejscem na to, na zorganizowanie takiej akcji Narodowego Czytania. My w latach poprzednich włączaliśmy się w tą akcję, biorąc udział w Narodowym Czytaniu organizowanym przez władze gminy Sosnówka, głównie przez Gminną Bibliotekę Publiczną Sosnówkę. Też miałem przyjemność wczoraj uczestniczyć w takim spotkaniu. Natomiast w tym roku pojawiła się inicjatywa tutaj ze strony pani Małgosi zorganizowania takiego spotkania w Romanowie, za którą też dziękuję. Romanów był miejscem, proszę Państwa, gdzie zawsze czytano. Dwór był wyposażony w bibliotekę, której początki datują się od czasów Błażeja Malickiego. Natomiast największe zbiory, jeśli chodzi o bibliotekę muzealną, pojawiły się w czasach Kajetana Kraszewskiego, który był właścicielem dóbr romanowskich, bo to nie Józef, ale Kajetan był właścicielem dóbr romanowskich. Na dworze panował zwyczaj głośnego czytania, których opisy znajdujemy w pamiętnikach Józefa Ignacego Kraszewskiego. Józef pisał, że w romanowskim dworze czytało się więcej niż w kilku okolicznych. Czytano uczciwie, rozprawiano wiele. Co nie mogło się dostać drukowanym, przepisywano. Pamiętam, że pierwsze poezje Mickiewicza, które obiecały nadzwyczajne zajęcie, wszystkie chodziły starym obyczajem z rąk do rąk. Rękopisma. Walter Scott, Byron, Shakespeare leżeli u wuja na stoliku. Odradzająca się na nowo literatura francuska, książki włoskie przywiezione z podróży, czytano i tłumaczono. Wszystko to pierwszymi wrażeniami działało na umysł dziecięcy. Wspomnienia tych czasów tak jeszcze żywe pozostały. Książka ta w życiu miała inne znaczenie. Była to towarzyszka w dobrej i złej, a nade wszystko w złej doli. Książka, z której płynęła pociecha w duszę, na którą spływały łzy, z niej się czerpało natchnienie, męstwo, nadzieja. Jest to po prostu książka do nabożeństwa, ale z nią łączy się tragiczna historia mojej prababki, Barbary Ludowiki z Włóskich Nowomiejskiej. Akcja została zapoczątkowana w roku 2015 i właściwie twórcą tej, przepraszam, w roku 2012 pierwszym utworem, który był czytany, to był Pan Tadeusz. Natomiast w kolejnych latach czytano utwory Aleksandra Fredryt, Wyrobie Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo Vadis, Wesele Wispieńskiego. W roku ubiegłym był to utwór Nadniemne Melizy Rzeszkowej. Ona została zorganizowana przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, ale właściwie pomysłodawcą tej akcji była pani Agnieszka Celda, która była dyrektorem Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego prezydenta RP. Od 2015 roku akcja odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej, pani Agaty Kornhauser-Dudy i pana Andrzeja Dudy. I Kurski prezydent RP właśnie skierował do tegorocznych uczestników okolicznościowy list zachęcający do narodowego czytania. 190 lat temu ukazał się Kodem Juliusza Słowackiego, arcydzieło polskiego romantyzmu. Utwór mądry i poruszający, pełen artystycznych walorów i rozważań o najistotniejszych sprawach narodu. To dramat, który zakłębia się w polską duszę i polskość, odkrywając zarazem uniwersalną prawdę o świecie. Poeta nakreślił w nim sugestywną wizję historii, w której dobro walczy ze złem, a prawda z kłamstwem, ale na pierwszym planie umieścił polskiego patriotę z jego tęsknotą za wolną i suwerenną ojczyzną, wyzwoloną spod rosyjskiego jarzma. Dziś trudno w pełni zrozumieć nastroje Polaków pod zaborami bez znajomości tego utworu. Dlatego właśnie w tym roku chcę Państwa zaprosić do Narodowego Czytania Kordiana. Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem, ale też nad aktualnością Kordiana.
Po upadku powstania listopadowego literatura polska uległa zmianie. Na pierwszy plan wysunęła się tematyka narodowa. Polscy autorzy, niejako ku pokrzepieniu serc, nieśli otuchę nękanym represjami i rozczarowanym upadkiem powstania rodakom. Na tej fali w 1833 roku powstał również Kordian Juliusza Słowackiego. Został wydany rok później, anonimowo, w Paryżu. Dramat ten miał być w zamyśle autora polemiczną repliką wobec dziadów Adama Mickiewicza, kreującą alternatywny model bohatera romantycznego. Imię głównego bohatera i jednocześnie tytuł utworu zostało wprowadzone do języka polskiego przez autora dramatu. Etymologii słowa szukać można w języku łacińskim. Kordian to osoba, która kieruje się w swoim działaniu sercem, bowiem słowo corporis oznacza w języku Horacego właśnie serce. Utwór prezentuje metamorfozę głównego bohatera, Kordiana, jego przemianę, której punktem kulminacyjnym jest monolog na szczycie Mont Blanc. Z romantycznego kochanka zmienia się w bojownika w służbie narodu. Naszą lekturę zaczynamy od fragmentów prologu, który można traktować jako dyskusję ściśle literacką dotyczącą roli poezji. Boże, ześlij na lud twój wyniszczony bojem, sen cichy, sen przespany, z pośpiech jasnym zdrojem. Niechaj widmo rozpaczy we śnie go nie dręczy. Rozwieś nad nim potarem z rąbka nie rozkręczy. Niech się we łzach nie budzi, przed dniem z matki wstania, a mnie daj łzy ogromne i męki nie spania. Po mękach wręczy mi trąbę sądnego anioła, a kogo przed trąb Boga ta trąba zawoła, niechaj stanie przed Tobą. Daj mi się siłę, Boże, z brązu wzniosę posągi, gdzie poproszę gipsy. A kto ja jestem? Jestem duch apokalipsy. Ja wam zapał poety na nici rozprzędę. Wy śmiejcie się z zapału mego towarzysza. Kto on? Do tureckiego podobny derwisza. Owo siedem lichtarzy, jest to siedem grobów. Stoi wśród siedmiu złotem nalanych narodów. Wygnaniec. A włos czarny w siwość mu zamienia. Nie wiek, ale zgryzota. W oczach blask natchnienia, w ręku gwiazdy, to myśl, z których jasność dniowa. Miecz w ustach obosieczny jest to sztylet słowa, którym zabija ludzi głupich albo wrogich. Zwaśnionych obu spędzam ze scenicznych progów, dajcie mi proch zamknięty na narodowej urnie. Z prochu lud skrzeszeł, stawiam na mogi poturnie, i mam aktorów wyższych o całe mogiły. Z przebudzonych rycerzy zerwę całą zgniły. Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem. Wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem urodzonych nadziei. Aż przejdą przed wami pozdrowieni uśmiechem, pożegnani łzami. Zabił się młody, zrazu jakaś trwoga. Kładła mi w usta potępienie czynu. Była to dla mnie posępna przestroga. Abym wnet gasił myśli zapalone, dziś gardzę głupią ostrożnością gminu, gardzę przestrogą, zapalam się, płonę. Jak kwiat liściami w niebo otwartymi, chwytam powietrze, pożeram wrażenia. Myśl Boga z tworów wczytuje ziemi i głazy pytam o iskrę płomienia. W pobliżu znajduje się Grzegorz, opiekun Kordiana, który z boku przygląda się jego egzystencjonalnym zmaganiom. Próbuje nie tylko czyć go zająć, ale i pokazać różne sposoby bycia w świecie. Opowiada trzy historie. Oto pierwsza z nich. O Janku, co psom szył w dwór. Było sobie niegdyś w szkole piękne dziecię. Zwał się Janek. Czuł zawczasu Bożą wolę, ze starymi skuczył dzbany. Dobry z niego byłby wiarus, bo w literach nie czuł smaku.
Co dzień stary bakalarus łamał wierzbę na biedaków i po setnej probie rzekł do matki: oj, kobieto, twego Janka w ciebie bito, nic nie wbito, weź go sobie. Biedna matka wzięła Janka. Szła po radę do plebana. Przed plebanem płacz na nogo, a księżulo słuchał skargi i poważnie nadał wargi. Po ojcowsku mówił głowę, wysłuchawszy pacierz złego, patrz mi w oczy, rzekł do żaka. Nic dobrego, nic dobrego. Potem chorzą twarz pogładził, dał opłatę i piętaka i do szewca oddać radził. Jak poradził, tak matczysko i zrobiło. Wszedł z nim blisko, lecz na to nie do smaku. Przyszedł dzieckiej śledź igle. Diabeł mieszać żyć w biedaku, śnili mi się dziwy, figle. Zwyciężyła chłopicza cnota, rzekł. W świat pójdę o poranku. A więc tak jak był, hołota przed terminem rzucił szewca. I na strudze do królewca popłynął. Byłem ja we wilcie. Ponośno o tej walce nie mówiłem panu. Daj go tam, szatanu, kaprała, tęgi człowiek. Wywiódł wojsko w pole, nie w pole, piaski raczej. Równo jak po stole, otwarto na wsze strony, chęć wzrok obrócił. Oko biegnąc po piaskach, Boga szuka w niebie. Wódz szyki w 5 kwadratów sprawił ku potrzebie i niby 5 gwiazd jasnych na pustynię rzucił. Mnie, świecącemu w jednej, widać było 4. Przed walką, przypominam śmiech, nas ruszył szczery. Bo trzeba panu wiedzieć, na wojska ogonie snuły się z bandażami osły przy bagażach. Przywlekli się z Francji, w bagnetów zachronie. Mędrkowie, co to baśnie piszą w kalendarzach. Gdy nas Rosjanie wzięli w 12 roku, spędzili jak trzodę i na Sybir zawiedli, 200 naszych było. Ten, o którym rzecz wiodę, zwał się Kazimierzem. Otóż kiedy się Moskal pastwił nad żołnierzem, pan Kazimierz za wszystkich cierpiał. Potem z głowy dobył myśli, zawołał na tajemne zmowy i odkrył zamiar, wcale dostojny, bo śmiały. Nie szyć, panie, kto kupi niewolą włos biały. Ten rozpaczy szalonej w ludziach nie potępi, więc on myślał, że straże kozackie wytępi, w marłym wydrze żelazo i polskie wiarusy do Polski odprowadzi. Poznali się Rusy na malowanych lisach, wywiedli na pole. Cały nas pułk baszkirów postąpił w półkole, Wołga stała za nami. Pułkownik tatarski przeczytał głośno, niby jakiś dekret carski, a w tym dekrecie stało, aby polskie jeńce rozdzielić na dziesiątki i w pułki powcielać. W ten czas nasze wiarusy, wziąwszy się za ręce, krzyknęli: nie pójdziemy! Boże, jak ten stary Rus zapałem w olbrzyma, lecz ja nie mam wiary. Gdzie ludzie oddychają, ja oddech utracam. Z wyniosłych myśli ludzkich niedowiarka okiem wsteczną drogą do źródła mętnego powracam. Dróg zawartych przesądem nie przestąpił krokiem. Teraz czas światło wdzięca zapałem przemienić i rozwiązać pytanie. Żyć albo nie żyć. Jam bezsilny, nie mogę jak jakiś zabójca rozwiązać wszystkich sfinksów zagadki na świecie. Rozmnożyły się sfinksy, dziś tajemnic trójca, liczna jak ziarna piasku, jak łąkowe kwiecie. W scenie drugiej dramatu poznajemy Laurę. Śledzimy jej rozmowę z Kordianem. On, zakochany po uszy młodzieniec, pałający szczerym, autentycznie gorącym uczuciem, ona, chłodna, trzyma go trochę na dystans. Kordianie! Ten głos rozwiewa złote zapału świtanie.
Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczym. Nie wyjdę z niego. Mogłem być czymś. Będę niczem. Czemu Kordian tak smutny? Znalazłam dziś rano w imienniku wierszami kartkę zapisaną. Poznałam rękę, pióro. O nie, raczej duszę. Czemu pan się nie schyla? Odmiata mi kruszę, gałązki ciernie, chwasty spod stóp twoich, pani. Cierń, co zrani rękę, nikogo nie zrani. Kordian zapomniał, że ma matkę, matkę wdowę. Cóż to? Kordian brwi zmarszczył. Chmurzy się? Rumieni? Zapytaj się drzew, pani, dlaczego w jesieni szronem dotknięte noszą liście purpurowe. To tajemnica szronu. Usiądźmy w alei. Któż z nas pierwszy obaczy gwiazdę dobrze znaną? Nie ujrzę jej, jeśli to gwiazda nadziei. A jeśli gwiazda wspomnień? O, dla mnie za rano na bladą gwiazdę wspomnień. Gdzież gwiazda Kordiana? Jak się nazywa? Przyszłość. Boże, jeśli jego oczy przywykną do ciemności i do łez, co gorsza, jeśli miasto łez w dzieciach zapalony skorsza duma gorzkie uśmiechy na twarz mu wytłoczy? Nudnymi grzecznościami zapisane karty. Ten mię równa do kwiatu, ci do gwiazd, a czwarty do Dyjany bogini. On sam jak Bóg Apis zwierzęcą nosi głowę. Ten kwiat chce rozkwitać, rysunek siostry mojej. Ach, Kordiana napis, spojrzała mimowolnie, muszę raz odczytać. O, przypłynę ja kiedyś we wspomnień łańcuchu. Zatrzymam się, wspomnienia krokiem się nie ruszę, aż powiesz. Natrętny duchu, ciężysz na duszy mojej twoją cichą duszą. Jak księżyc mórz oczyma podnoszący ciemnie. Jesteś wszędzie, koło mnie, nade mną i we mnie. Duszo, niech ci włosy na czole rozgarnę. Weź mnie w twoje ramiona rozkoszą odkwitne. Patrz na mnie, twoje oczy jasne, skrzące, czarne. Białka oczu jak perły śnieżysto błękitne. Gdy rzucasz wzrok mądlony, padam słabnym klejem. Tak na przyszłodkiej róży mrą złote motyle. A gdy spojrzysz, iskrami twych oczu szaleję i ożywam na całą pocałunku chwilę. Puść mnie, omdlewam. Luba, gdy padasz omdlona, odpychając mnie falą kołysaną łona, wtem też, gdy z rozkwitem na pół usta koralu płomień niewysławiony wybłyska wyrazem, w którym miłość złączyła wszystkie głosy razem. Dźwięku strun urwanych, wstydu głos i skargę żalu, jęk, śmiech dziecka, westchnienie. Wtem też, moja droga, ty mnie kochasz? Nad życie, wszak Lorda i Boga porzuciłam dla ciebie. Czyż wątpisz, szalony? Wierzę, na kolorowych ustach zawieszony, jako motyly na róży, twoja szyja dłonie, a perły takie zimne na płomiennym łonie. Rozerwij perły, czekaj, rozgryzę nić. Szkoda. Perły po twoich pierściach leją się jak woda. Boisz się łaskotania pereł, moja miła? Drżysz jak liść? Czy mnie kochasz? Jam stokroć mówiła, żeś mi droższy nad życie. Wiszę u twej szaty, jak kropla rosy. Strząśniesz, rozprysnę się cała. Kordian przechodzi głęboką wewnętrzną przemianę i odnajduje cel w życiu. Stoi na najwyższym szczycie Europy, co symbolicznie podkreśla jego wyższość i zdolność do patrzenia z góry. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę. Ach, pod stopami niebo i nad głową niebo. Zamknięty w kulę kryształową. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną wyżej, aż w niebo, nie czułbym, że płynę. Stąd czarne skrzydło myśli nad światem rozwinę. Ciszy, słuchajmy. O te lody się odciera modlitwa ludzka,
Po tych lodach droga myślą płynącym do Boga. Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, a dźwięk myśli płynie dalej. Tu pierwszy zginę, jeśli niebo się zadaje. A ten kryształ powietrza wytchnieniem rozbity, kręgami się rozpłynie na niebo błękity. I gwiazdy w nieznajomą uciekną w krainę i znikną, jakby ich nigdy nie było. Spróbuję, westchnę i zginę. Sam car zaś w monologu snuje swoją wizję podległej mu Europy i oczywiście całkowicie podbitej Polski. Króle, dajcie mi pokłon koronami z głowy. Ha, ha, albo ja wielki, albo świat ten mały, albo głupi świat cały, albo ja rozumny. Część ogromnego kraju szach mi oddał dumny. Garść tej ziemi kazałem spłomienić w kryształy i kryształowe łoże szach dostał i wdzięczny. O wielki synu słońce, o bracie miesięcznie, czy ci nie zimno w łożu kryształowym cara? Na zachodzie stugłowa wyrasta poczwara, lecz wkrótce w petersburskiej każę ulać łoże drugie z kryształu dla ludów zachodu. Miarę na długość wezmę z moskiewskiego rodu, a który naród dłuższy od łoża okucie, kryształu nie rozciągnę, lud skrócę o głowę. Ludy, poszlę wam, poszlę łoże kryształowe.